Dziś święto Matki Bożej Różańcowej. W 1571 roku turecki sultan Selim II chciał podbić Europę i zmusić ją do przejścia na islam. Wtedy papież Pius V podjął modlitwę różańcową i doznał wizji, w której zobaczył Maryję patrzącą na niego spokojnym wzrokiem ponad walczącą flotą pod Lepanto. Nagle wiejący wiatr uniemożliwił walkę muzułmanom i zaczął sprzyjać chrześcijanom. Dzięki czemu udało się powstrzymać Turków, papież Pius V wiedział, iż jest to cudowne ocalenie Europy właśnie dzięki Maryi, i ustanowił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej. Początkowo święto było obchodzone tylko w kościołach, gdzie były bractwa Różańcowe. Decyzją papieża Klemensa XI rozszerzono je na cały kościół. W 1885 roku zalecono, by przez cały październik odmawiać różaniec. Modlitwa różańcowa przyczyniła się także do innych wielkich zwycięstw, jak chociażby w Bitwie Warszawskiej, gdy zatrzymana została groźba komunistycznego zniewolenia. Matka Boża w czasie objawień wielokrotnie wzywała wiernych do codziennego odmawiania różańca w intencji nawrócenia grzeszników i pokoju na świecie.